Czujesz wtedy strach? Budzisz się w nocy praktycznie przez szczegół. Albo twój zwierzak zaczął hałasować, twoja mama lub tata kaszlnęli, twoja siostra lub twój brat poszedł do toalety, lub samochód przejechał niedaleko. W twojej sypialni jest ciemno i ponuro. Wyobraź sobie, że w otwartej szafie coś się czai. Coś, czego ty nie widzisz, lecz to cię obserwuje. Lub kiedy śni ci się koszmar, a ty nagle jeszcze w półśnie zaczynasz wybudzać się z owego snu i nagle coś spadło w pokoju obok. A co, jeśli powiem ci, że te rzeczy, które czasami się dzieją, nie są przypadkowe? Że coś tak naprawdę czai się w mroku lub steruje twoimi snami? Jeżeli specjalnie zwala przedmioty na ziemię, aby odwrócić twoją uwagę? Pamiętaj, kiedy następnej nocy coś cię obudzi, nie zapalaj światła. On woli ciemność.